qué hace esta aquí? Co tu robi ta laska? Sabrina przyniosła dobre wieści. Tata chce poznać waszą odpowiedź i podpisać kontrakt, bo tournée zaczyna się jutro. Jutro? Dlatego musicie zdecydować teraz. Co wy na to? Ja jestem za. Ja też. A ty? Miguel? Tak. A wy, dziewczyny? Mia? Jeśli się nie zgodzisz, Roberta i Lupita nie pojadą. Co postanowiłaś? Jedźmy na to turnę. Dziękuję za pomoc. Nie ma sprawy. Jak to zrobiłaś? Rodzinne tajemnice. Serio? Jesteś gorsza niż twój ojciec. Teraz trzeba tylko czekać. Wszystko będzie dobrze. Tak myślisz? Jasne. Trzymajmy kciuki. Wiecie, co się stało? Pilar uratowała Robertę. Co? Tak. Poza tym Pascual dopilnuje wyniku rozgrywek. Super. Cieszysz się, Roberto? Sprawa tej wycieczki i tak jest przegrana, bo Gandia nas nie wybroni. Najgorsze, że nadal będę pana tu widywać. Fajnie, nie? Zaje fajnie. Cieszę się, że jedziecie na tę wycieczkę, ale strasznie długie nie będzie. To tylko tydzień. Poza tym ja jadę na turnę. Na co? Jak to? To tajemnica. Nikt w szkole nie może się dowiedzieć. Dobrze, nic nie powiem. Ale to strasznie długo. Będę tęsknić. Może zostałbyś ze mną? Może zostałbyś ze mną? Nie. Proszę, nie. Co się stało? Nie zostaniesz ze mną? Nie. Spędzilibyśmy ze sobą więcej czasu. Jadę na turnę. To nie wycieczka. Po powrocie zajmę się tobą. Kochani, jak tatuś usłyszy, jak się dla mnie poświęcasz, jeszcze bardziej cię polubi. Jesteś taka włochata. Zarastasz jak tatuś. Nie. Musisz się ogolić. Proszę cię. Wyglądam jak mój tata? Tak. O nie. Tak. Serio? Tak. Mamy spotkanie w sprawie wycieczki. Już idę. Obecność obowiązkowa. Skoro nie jedziesz, to po co idziesz na to spotkanie? Wszyscy się strasznie denerwują przed podróżą i muszę ich wesprzeć. Ja zaraz wracam, dobrze? Tak. Do zobaczenia. Zgul te wąsy, kotku, bo mnie drapiesz. Czyżby? Tak, pa. Dziwne. Pozbędę się tego zarostu.
Tomas? Co? Co się stało? Czekamy na Gandhię i wszystko załatwione. Nie. Co z tobą? Wyluzuj. Przepraszam. Pomyślałem o moim teściu. Czemu? Agustina nie chce, żebym jechał. Przecież wszyscy jedziemy. Nie wiem, czy mi pozwolą, bo jestem tu od niedawna. Nie martw się. Gandhia i tak nie pozwoli nikomu jechać. Nie bądź pesymistką. Jestem realistką. Jak ci poszło? Dobrze. Powiem ci później. Co to za zebranie? Pasquale ogłosi decyzję w sprawie wycieczki. Na miejsca, proszę. Gdzie mam usiąść? Z Giovannim. Za jakie grzechy? Cicho bądź. Niech siedzi ze stypendystami. Co? Pogięło cię? Cisza. To nie ma nic do rzeczy. Fernandez? Milcz. Mam wiadomość w sprawie wycieczki. Komisja podjęła decyzję. Jako dyrektor tego przybytku musiałem włożyć sporo wysiłku, by wyjaśnić sytuację i przeważyć szale na naszą korzyść. Co postanowili? Nie było łatwo, bo to, co wydawało się uczciwym współzawodnictwem, zmieniło się w walkę prawną pełną oskarżeń i uchybień. Ale co powiedzieli? Poza tym okazało się, że w pozostałych drużynach było jeszcze więcej nieprawidłowości niż w Elite Way. Co ustalili? Kilku uczniów nawet piło alkohol przed meczem. Panie dyrektorze, jaki jest wynik? Inne drużyny dostały zbyt dużo ostrzeżeń i zostały zdyskwalifikowane. Co? Cisza. Dajcie mi dokończyć. Chciałbym, żeby szkoła Elite Way wygrała te zawody. Wszyscy by chcieli. Przegraliśmy? Zamilcz, Celino. Wysiłki Reverte poszły na marne. Nie przypominaj mi o tym. Musiałem się za nim wstawić. Ale dzięki moim staraniom... Dość tego, tato. Jedziemy czy nie? Pili, uspokój się. Oznajmiam wam zatem, że pomimo tego incydentu z trenerem Latino Americano podjęto decyzję. Jaką? Denerwujecie mnie. Proszę powiedzieć. Dobrze. Ogłoszono zwycięzcę. Kto nim jest? Kto? Elite Way School. Wygraliście wycieczkę. Keep on, body, body, body. Hey.